Halo, halo, Marzeno Michale, witajcie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w jednym z warszawskich sądów. Wprawdzie dzisiaj sobota, ale tutaj prawdziwy tłum, niezwykłe zamieszanie, a to wszystko właśnie za sprawą tego, że tutaj nagrywany jest nowy serial telewizyjny Dwójki, O mnie się nie martw. Serial startuje, tak jak Marzeno powiedziałaś, już 5 września w piątek o 20.10 na antenie telewizyjnej Dwójki i będzie właśnie emitowany w każdy piątek. To będzie takie fantastyczne rozpoczęcie każdego weekendu z Dwójką, bo serial jest ciepły, lekki, niezwykle śmieszny i pełen emocji. W roli głównej właśnie ona, Joanna Kulik. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Joanno, wszyscy znamy cię z filmu Małgosi Szumowskiej, Sponsoring, Środa, czwartek rano. To twoja pierwsza główna rola w serialu. Co sprawiło, że zdecydowałaś się właśnie dla Dwójki na rolę w serialu? To jest pewien rodzaj komediowości i jak dostałam propozycję i miałam rozmowę z producentem serialu Michałem Kwiecińskim, mówi: Joanna, ja tak cię obserwuję i ty masz komediowość w sobie. Ty jesteś bardzo śmieszna, ty powinnaś zagrać w jakiejś komedii. I rzeczywiście te formy komediowe są mi bliskie, czuję w sobie taki potencjał komediowy i to jest taka pierwsza próba zmierzenia się z taką długotrwałą formą jak serial 13-odcinkowy, właśnie komediowy. Także mam nadzieję, że będzie śmiesznie, bo jeszcze nie widziałam ani jednego odcinka. Pewnie, że będzie. Wszyscy mnie trzymamy kciuki. Przebojowa bohaterka, sąd, ale tak naprawdę o czym jest ta historia? To jest historia, która opowiada o problemach zwyczajnych ludzi i Iga Małecka jest taką bohaterką, która łączy ten świat zwykłych ludzi, ale bardzo w nieoczekiwany sposób się trafia do świata prawników i ten świat prawników jest taki hermetyczny, zamknięty i nagle okazuje się, że ona łączy bardzo skrupulatnie te dwa światy. Jest energiczna, przebojowa, mówi prawdę, ale też nie jest taką bohaterką, która będzie się zachowywała jakoś tak cicho i jak widzi, że dzieje się krzywda, że coś złego się dzieje, to ona natychmiast reaguje. Takim przedstawicielem tego świata prawników jest Marcin Kaszuba. To jest taki bohater, świetny prawnik, ale typ takiego, no, dużo imprezuje, generalnie wszystko w życiu mu się udaje, niczym się nie przejmuje. A ona przez to, że jest taka prostolinijna, nie reaguje na jego wdzięki, to gdzieś wzbudza w nim pewien rodzaj zainteresowania. Czy w Joannie Kulik są cechy Igi Małeckiej? Trudno mi powiedzieć, bo nie widziałam jeszcze odcinków, ale na pewno wydaje mi się, że rodzaj takiej prostolinijności i żywiołowości to są cechy, które ja też posiadam, ale jest to jednak postać i ma też rodzaj takiej naiwności, którego ja na przykład nie mam, ale zobaczę. Sama jestem ciekawa, jak to będzie. Czy można powiedzieć o twojej bohaterce, że to taka polska Erin Brockowicz? Może, ten serial może kojarzyć się z Erin Brockowicz, ale jednak jest to moim zdaniem inna historia. Jesteś ciekawa tego, jak widzowie przyjmą serial? Bardzo jestem ciekawa, bo to rzeczywiście moja pierwsza główna rola w serialu, także mam nadzieję, że przyjmą pozytywnie. Okaże się, zobaczymy. To komedia romantyczna, rozumiem, że będziecie się tutaj kochać. To znaczy, to jest trochę tak, że na przykład w tej relacji z Marcinem Kaszubą to jest taka relacja czapla i żur. Oni ciągle się odpychają, przyciągają, próbują się połączyć, nie mogą, na chwilę się łączą, potem się rozłączają. Czyli jak w życiu? Tak jak w życiu. Nie, rozumiem, ale że... oczywiście ona jeszcze ma męża, z którym no, próbuje go pozbyć się ze swojego życia, ale jest to bardzo trudne. Joanno, grasz tutaj także z debiutantami, między innymi Stefanem Pawłowskim, który ci partneruje. Są także dziewczynki. To taki powiew świeżości. Lubisz grać z debiutantami? Tak, dlatego że to jest... Sama kiedyś byłam debiutantką i wiem, jak to jest bardzo stresujące. I naprawdę fantastycznie gram cię ze Stefanem Pawłowskim, bo jest taki świeży i... przejęty i też, ale z drugiej strony ma w sobie taki spokój, że naprawdę to jak on gra, ile rzeczy musi przygotować, jak sobie z tym świetnie radzi, naprawdę jestem pełna podziwu. Ja byłam bardziej chaotyczna, jak zaczynałam. Na planie mówią, że między wami taka jest niesamowita nić porozumienia. Tak mówią na planie, to miło. Czy mama będzie oglądała od września, czy Muszynka Rodzinna i Krynica Zdrój będą oglądały? Będą oglądały, mam nadzieję, że będą mi kibicować i tak jak zawsze wierzyć we mnie. Powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie. Pięknie dziękujemy. Od 5 września w każdy piątek serial O mnie się nie martw na antenie telewizyjnej Dwójki, ale my tu zostajemy cały czas z Joanną i z aktorami i z całą ekipą i będziemy jeszcze łączyć się z pytaniem na śniadanie.